Witaj. Oto czytanie. Wybierz kartę z Twoją wiadomością od aniołów. Dowiesz się, w jakim miejscu, na jakim etapie w życiu jesteś i co mają Ci do powiedzenia, aniołowie. Z tego czytania też dowiesz się, co idzie w Twoją stronę, a Ty tego nie widzisz. To jest czytanie. Wybierz kartę, i do wyboru mamy trzy grupy. Karta dla grupy. Pierwszej karta dla grupy, drugiej i dla grupy trzeciej. Weź głęboki wdech, połącz się ze swoją intuicją. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne, więc więcej niż jedna grupa może z tobą rezonować. Jeśli tak jest, to warto zobaczyć wszystkie przekazy. Czasówka dla każdej z grup jest w opisie tego filmu. Wybierz swoje czytanie bądź czytania i widzimy się za chwilę. Grupa pierwsza, oto Twoje czytanie, Twoja wiadomość od Aniołów. Najpierw odczytam energię Anioła, który przyciągnął Cię do tego czytania. Z tego dowiemy się na jakim etapie w życiu jesteś, co się dzieje, co Cię czeka. Tutaj przy tym przekazie, przekazie anielskim przeczytam też taką sentencję. Krótką wiadomość, i z niej każdy z Was wyciągnie dla siebie coś osobistego. Później zapytam Anioły, co idzie w Twoją stronę, a tego nie widzisz. W najbliższej przyszłości, co nadchodzi. A na końcu tego czytania będzie przekaz od Archanioła Michała. Na temat Twojej y, jakiejś trudnej albo niejasnej sytuacji w życiu, która cię stresuje, która sprawia, że nie wiesz co dalej. Y, ja tutaj przekażę Ci wiadomość od Archanioła Michała, bo on dodaje nam pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, y, odwagi. Więc tutaj w takich tematach będzie można się go poradzić. Ale najpierw grupa pierwsza. Przyciągnęła cię tutaj karta Anioła Uzdrowienia. E, także to jest bardzo piękna, uzdrawiająca energia. Anioł Uzdrowienia e, współpracuje, a właściwie jego zwierzchnikiem jest Archanią Rafael. Jest to Archanią połączony z energią uzdrawiania ciała, ducha, emocji, energii. Więc tutaj, grupa pierwsza, jesteś na etapie uzdrawiania siebie, swojego ciała, ducha. Wielu z Was chce uzdrowić w sobie jakieś toksyczne schematy czy programy, które Cię ograniczają w życiu, czy może jakieś negatywne myśli, które Cię nękają. Niektórzy z Was potrzebują uzdrowienia cielesnego. Więc warto udać się do lekarza, specjalisty. Jeżeli już jesteś w trakcie leczenia, to tutaj to, że przyciągnął Cię Archanią Rafael, również jego energia, bo ona jest zawiadującą energią Anioła Uzdrowienia, ale to, że przyciągnął Cię Anioł Uzdrowienia, to jest dla Ciebie znak, że Twoje leczenie idzie w dobrym kierunku. Pamiętaj, to nie są porady medyczne, to jest tylko odczyt energii. Jeżeli nie wiesz, w którą stronę pójść, co ze sobą zrobić w życiu, jeżeli masz wrażenie, że utknąłeś, utknęłaś w jakimś chorym cyklu, który się powtarza, to też to jest dla ciebie wskazówka, że już niedługo będziesz mógł, będziesz mogła z tego wyjść. Anioł uzdrowienia cię wspiera. Więc tutaj, na, w najbliższej przyszłości, warto skupić się właśnie na uzdrowieniu na wielu poziomach. Pójdź zrobić badania. Niektórzy z Was potrzebują zdecydować się na terapię, inni potrzebują pojechać na jakieś warsztaty i jeszcze inni zasięgnąć porady na temat alternatywnych metod uzdrawiania. Więc tutaj tematów jest bardzo wiele, ale tym wspólnym mianownikiem jest to, że grupa pierwsza uzdrawiacie się i uzdrowienie jest dla Was dostępne. Tutaj też słyszę, że dla niektórych to może być uzdrawianie się ze złamanego serca. Tutaj też jesteś na dobrej drodze, nie martw się. A teraz grupa pierwsza, przeczytam Ci przekaz od Anioła Uzdrowienia. Połącz się ze swoim sercem, skup się na tych słowach i poczuj, co to dla ciebie wszystko znaczy. Anioł uzdrowienia, błogosławieństwo. My, anioły uzdrowienia, służymy człowiekowi na jego drodze powrotnej do świętości. Wszystko jest świętością, wszystko pochodzi od stworzenia i do niego powraca. Jesteśmy niezliczonymi pomocnikami świetlistych obszarów, które służą temu Bożemu Promieniowi. Wiedz, że każda sekunda Twojego życia jest święta. Jesteśmy po to, aby upewniać w tym przeświadczeniu Twój umysł. Prowadzimy Cię przez tor przeszkód Twojej duszy, Twojego ciała i Twojego umysłu. Taką służbę pełnimy dla każdej istoty. Ludzkiej. Piękne słowa. A teraz zapytam, Anioły, co idzie w Twoją stronę? A Ty tego nie widzisz, nie spodziewasz się tego, a powinieneś, powinnaś o tym wiedzieć. Tutaj taki przekaz, wskazówki, rady, ostrzeżenia, zobaczymy. Co się tutaj pojawi dla grupy pierwszej? Aha. Już patrzymy, co to tutaj się dzieje. Ok, coś się kończy, by coś nowego mogło się zacząć. Grupa pierwsza. Tutaj to uzdrowienie, które zadziewa się w Tobie, dotyczy dla większości z Was jakiejś relacji. Jeśli to nie dotyczy relacji z kimś, to tutaj będzie chodziło o relację z samym sobą. Więc bierz to, co, rezon to, co z Tobą rezonuje, bo to jest czytanie kolektywne. I tutaj tak, Aniołowie mówią o jakimś rozstaniu. To może być koniec związku romantycznego, koniec współpracy biznesowej, odejście z pracy, koniec przyjaźni. Dostosuj to do siebie, to jest czytanie kolektywne. I czuję, że dla większości z Was niedawno to się wydarzyło, albo jesteście w trakcie tego rozstania. Albo to jest coś z przeszłości, co jeszcze nie zostało uzdrowione i bardzo mocno odciska piętno na Twojej energii. Nie możesz się otrząsnąć, nie możesz pójść dalej. I to się tyczy nie tylko tych z Was, którzy już to przeżyli w przeszłości, ale dla tych z Was, którzy przez to teraz przechodzą, to też będzie mm, dosyć trudne. To będzie wyzwaniem żeby się z tego uzdrowić tutaj dochodzi do rozstania do zakończenia współpracy zakończenia jakiejś relacji z powodu tego, że ktoś był zbytnio chciwy tutaj widzę wiele osób które miały do czynienia z wampirem energetycznym kimś kto ciągnął z ciebie energię życiową i właśnie dlatego dochodzi do zerwania tej więzi, bo już nie dajesz rady, już nie masz tutaj możliwości, żeby więcej oddać. Dla niektórych z Was to właśnie spowodowało tak duże kłopoty zdrowotne. I tutaj właśnie mamy piękną synchronizację. Aniołowie są z tobą, prowadzą cię na drogę uzdrowienia, zwłaszcza Anioł Uzdrowienia, Archanią Rafael, a także Aniołowie Zielonego Promienia, ponieważ oni e, wszyscy współpracują, by pomagać nam się uzdrawiać w wielu sytuacjach. Oni też chronią cię przed zranieniem, więc to jest takie rozstanie nie, że to jest dla ciebie coś, Strasznego, chociaż dla niektórych to może być straszne wydarzenie, bo nie byliście świadomi tej grabieży energetycznej. Zwłaszcza jeśli mamy tutaj do czynienia z paradygmatem narcyz-empata, to czasem ten empata, który jest ogra ograbiany z energii, nie czuje tego, bo chce oddawać siebie tej drugiej osobie i nie czuje, że jest ograbiany. Więc tutaj. Tutaj yy, to chodzi o tego typu relacje, dlatego aniołowie cię wyprowadzają z tego idzie to wyprowadzenie właśnie to, czego nie widzisz. Wielu z Was może nie widzieć, że trzeba się z kimś rozstać, yy, trzeba od czegoś odejść, bo to ci zabiera energię i wprowadza cię w niskie wibracje energetyczne. Niektórzy z Was widzą to, ale nie wiedzą, jak, to, jak zakończyć tę relację, tę współpracę, ten kontrakt, i tutaj aniołowie pomogą Ci wyjść z tego, pomogą Ci znaleźć rozwiązanie, zobaczyć światło w ciemności. Tutaj ten anioł trzyma świecę. Aniołowie chronią Cię. Mamy tutaj kartę, która jeszcze bardziej to potwierdza, że jesteś chroniony przed siłami, na które nie masz wpływu, tak? więc tutaj co by się nie działo, co by ktoś nie chciał zrobić, zatrzymać Cię, to aniołowie Cię tutaj chronią, żadna krzywda Ci się stać nie może. Aniołowie wzywają Cię do tego, byś utrzymywał swoje życie w równowadze, właśnie tutaj najbardziej w równowadze energetycznej, bo ktoś albo nawet jakaś grupa ludzi, jeżeli to jest środowisko pracy, bardzo Cię ograbia bądź ograbiał z energii i tutaj jest potrzeba powrotu do równowagi. Warto medytować. Warto też odciąć się od energii tej osoby. Która tutaj z Ciebie ciągnie, więc jeśli czujesz, że jeszcze ktoś jest pod Ciebie podczepiony, czujesz się wiecznie zmęczony, zmęczona, to znaczy, że ta sprawa jeszcze tutaj się toczy, te podczepy energetyczne, tak? Warto byłoby to odciąć. Jeśli potrzebujesz w tym pomocy, to zapraszam Cię na moją medytację odcinania toksycznych więzów energetycznych. Link do niej będzie w opisie tego filmu, a dokładnie link do playlisty Medytacje na moim kanale. I tam na tej playlistie Medytacje znajdziesz właśnie tę medytację odcinania toksycznych więzów energetycznych. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych. I tutaj, właśnie jak. Wprowadzisz do swojego życia więcej równowagi, zadbasz o siebie, uzdrowisz swoje ciało, umysł, swojego ducha, to zaczną zachodzić w Twoim życiu bardzo duże zmiany. Ale najpierw, właśnie, trzeba postawić na siebie, postawić granice, czuję dla wielu z Was. Tutaj też pokazuje mi się, że możesz być spod znaku byka. Albo innego znaku ziemi, pan na koziorożec. Oczywiście to nie dla wszystkich, czytanie kolektywne. Więc pokaż swoją siłę, swoją moc i w końcu postaw granicę. Powiedz nie y, temu, że ktoś cię wykorzystuje. Bo tutaj y, naprawdę cały czas słyszę grabież energetyczna, grabież energetyczna. Y, więc trzeba tutaj postawić granicę. Wielu z Was, jeśli to jest na temat sytuacji zawodowej, to będziecie odchodzić z pracy i nie widzicie tego, że nowa praca, nowa ścieżka kariery jest dla Was dostępna. O tym uprzedzają Was aniołowie, i też dla tych z Was aniołowie Was poprowadzą na tą nową ścieżkę, i to będzie zupełnie praca w innej energii, już nie będzie to takie toksyczne środowisko. Niektórzy z Was dostaną awans, jeśli nie nową pracę, właśnie dlatego, że postawicie granicę, uzdrowicie siebie i pójdziecie dalej, więc to wy będziecie mieć wpływ potem na to, jak wygląda Wasza praca, ale tutaj to nie tylko o pracę chodzi z tym tronem zyskujesz jakby silniejszą pozycję energetyczną właśnie dlatego, że zaczynasz stawiać granice i odcinasz się od jakiejś osoby bądź osób, które grabią z chciwością od ciebie energię. Jeśli natomiast tutaj to chodzi o relację jakąś romantyczną albo inną prywatną to, gdy postawisz granicę, gdy odejdziesz, postawisz na siebie, nie martw się, pojawi się w przyszłości w Twoim życiu ktoś, kto będzie Cię kochał, kto będzie o Ciebie dbał, kto będzie zupełnie inny niż ta toksyczna osoba, z którą teraz jesteś, bądź osoba, z którą byłeś, byłaś, ale dalej nie możesz się z tego otrząsnąć. Aniołowie mówią, jak, nieważne jakie masz teraz problemy z powodu tego braku równowagi energetycznej w Twoim życiu, y, uda Ci się je pokonać. Y, jest z Tobą duch orła, y, i On mówi o tym, że y, odlatujesz do wyższej energii, zostawiasz za sobą y, wszelkie y, trudności i przeszkody. Także mamy tutaj y, bardzo piękną wiadomość. I do tego właśnie, jak się oczyścisz energetycznie, zaczniesz nową pracę, odetniesz się od toksyków bądź toksyka, to tutaj odblokujesz sobie też finanse. Pieniądze, nieruchomości albo jakieś nagrody przyjdą do Twojego życia. Więc tutaj nie dość, że odzyskasz energię, to jeszcze odzyskasz ją w formie takiej pieniężnej. Takiej fizycznej, że tak powiem, więc bardzo mamy tutaj pozytywne wieści dla grupy pierwszej. Jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Kochani subskrybenci, dziękuję Wam za to, że jesteście, że mnie wspieracie. Będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe prywatne czytanie ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie tego filmu. W opisie też jest mój adres e-mail. Jeśli chcesz umówić się na czytanie prywatne, to napisz do mnie wiadomość. A teraz czas na przekaz od Archanioła Michała. Pomyśl o jakiejś trudnej sytuacji w swoim życiu, niejasnej sytuacji. Może to właśnie jest ta sytuacja, o której rozmawiamy tutaj, a może jakaś inna. Arhaniu Michał przekaże Ci wskazówki, jak tutaj z tego wyjść, jak sobie pomóc. O, już mamy pierwszą kartę. Uh -huh. Duży przekaz od Archanioła Michała dla ciebie, grupa pierwsza. Wow, niesamowita synchronizacja. No. Dla większości z Was tutaj chodzi o tę sytuację, bo jest karta praca z uzdrawiającą energią. Także tutaj wraz z aniołem uzdrowienia, Archanioł Michał też jest przy Tobie, jest w Twoim polu i pomaga ci się uzdrowić, także tutaj mocne uzdrawianie odchodzi. W grupie pierwszej na wielu poziomach. Wow. I tutaj niektórzy z was nie czują się bezpiecznie przez te osoby, albo te okoliczności, w których są, i Archanioł Michał mówi, że Twoi przewodnicy wszechświat są z Tobą. Jesteś strzeżony i chroniony. Zaufaj w to. I im bardziej w to zaufasz, tym bardziej poczujesz właśnie tą ochronę, to, że wszechświat cię trzyma, że wszechświat cię asekuruje. Tutaj bardzo wiele kart, nawet w tym poprzednim rozkładzie, o tym mówi. Arhaniu Michał mówi też, że już czas wyjść z tej sytuacji, o którą pytasz. Czas się uzdrowić i pójść dalej. Jest karta Idź naprzód i nie lękaj się. Także tutaj, jeśli wahasz się, czy odejść, czy zrobić krok do przodu w stronę jaśniejszej przyszłości, to nie ma co się wahać, trzeba iść do przodu. I właśnie to uzdrowienie, to pójście do przodu da Ci korzystny wynik. Cokolwiek by to dla Ciebie nie było, więc to jest dla Ciebie korzystne, żeby się uzdrowić, już wyjść z tej sytuacji. Nie bój się, nie bój się, idź naprzód, i tutaj pozytywne zmiany będą nadchodzić krok po kroku do Twojego życia. Grupa pierwsza, zapraszam Cię na moją medytację odcinania więzów energetycznych, które prowadzą do tej grabieży właśnie. Zapraszam też na moje inne medytacje, między innymi medytacje uzdrawiania energetycznego. Wszystkie te medytacje znajdziesz na mojej playliście, do której link jest w opisie tego filmu. Dziękuję za twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego co dobre. Grupa druga, oto twoje czytanie, twoja wiadomość od aniołów. Najpierw odczytam energię archanioła, który tutaj cię przyciągnął do tej grupy. Przeczytam jego energię, to co się dzieje w twoim życiu. Później przeczytam z książki taki przekaz od archanioła Michała i każdy z was poczuje osobiście tą wiadomość dla siebie. Później spytam anioły, co idzie w Twoją stronę, a Ty tego nie widzisz, a potrzebujesz coś o tym wiedzieć. A na samym końcu będzie przekaz od Archanioła Michała na temat jakiejś trudnej sytuacji w Twoim życiu: trudnej, niejasnej, w której nie wiesz co zrobić. Będą wskazówki, jak tutaj sobie pomóc, więc warto zostać do końca. Grupa pierwsza, a wielu z Was właśnie jest w trudnym momencie życia. Bo przyciągnęła was karta Archanioła Michała. Archanioł Michał jest naszym przewodnikiem w tym, żeby mówić o swojej prawdzie. Niektórzy z Was boją się powiedzieć swoją prawdę, a już przyszedł na to czas. Archanioł Michał dodaje nam odwagi, pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa. Więc też wielu z Was może być w momencie jakiejś lekcji życiowej. Albo wielu lekcji życiowych, całej, całej serii, która ma pozwolić Ci odzyskać Twoją moc. Niektórzy z Was czują się bezsilni poprzez jakieś okoliczności, przez ludzi. I tutaj Archanioł Michał jest w Twoim polu, żeby pomóc Ci to wszystko przezwyciężyć, dodać Ci odwagi, dodać Ci mocy. Niektórzy z Was potrzebują ten metaforyczny miecz podnieść i postawić granice, odciąć się od pewnych ludzi, też tutaj wiesz to, co z Tobą rezonuje, czytanie kolektywne, albo odciąć się od swojej trudnej przeszłości, by się uzdrowić i zacząć na nowo. Więc tutaj dla każdego to będzie troszeczkę coś innego, ale jesteś. Intensywnym momencie życia może dużo się dziać, możesz mieć wrażenie, jakby coś cię nawet atakowało, albo ktoś czasami w sensie słownym, czy innym, jakbyś musiał, musiała się bronić. Dlatego jest z Tobą archanioł Michał, żeby z tego wszystkiego cię wyprowadzić. I teraz, grupo druga przeczytam ci. Przekaz od Archanioła Michała. Połącz się ze swoim sercem ze swoją intuicją. Poczuj, co te słowa dla ciebie znaczą. Archanioł Michał. Wola Boża. Jestem archaniołem pierwszego promienia, przewodnią szafirowo-niebieską siłą światła. Kto mnie wzywa, tego otaczam ochroną. Wraz z moimi anielskimi legionami, świetlistym mieczem i zdolnością, zdolnością jasnego różnicowania pomagam każdemu, kto mnie przywołuje. Wyzwalam was, odpędzam od waszej duszy mroczne demony, chronię was, wzywam was do odwagi i czynu, prowadzę was i towarzyszę wam na drodze ku Bożemu światłu. Piękne słowa, i w trakcie, jakie je czytałam, jeszcze poczułam, że niektórzy z Was są w takim momencie podejmowania decyzji, że trzeba zrobić coś, co będzie trudne, ale jest słuszne. Trochę się tego boisz, ale warto to zrobić. Taki słyszę również przekaz dla grupy drugiej. A teraz zapytam, co idzie w Twoją stronę, a Ty tego nie widzisz. Dobrze. Tutaj odwróciła się karta dla grupy pierwszej, więc od niej zacznę. Okej, okay. tutaj mamy kartę uszczerbku finansowego, więc to nie są jakieś kłopoty, ale coś może iść w Twoją stronę, co tak ci uszczypnie, tak jak ten homar. Coś Ci uszcz uszczknie finansów, yy, może jakieś ukryte koszta albo coś się zepsuje w domu, bo Archanioł Michał też yy, ma taką energię yy, naprawiania sprzętów yy, elektronicznych i nie tylko, więc może jakiś sprzęt elektroniczny się zepsuje trzeba, albo inny, trzeba będzie kupić nowy, Taka, taki ciekawy dosyć przekaz, bardzo konkretny. Czego jeszcze nie widzisz? Tak, będą jakieś, tutaj będzie jakaś strata, dla każdego trochę inna, ale mamy tutaj kartę smutku poprzez stratę czegoś. Więc też dla tych z Was, którzy będą to przeżywać, to Archanioł Michał przychodzi, by dodać wam otuchy i mocy, by sobie poradzić z tą sytuacją. Ta strata też spowoduje jakieś problemy, albo to mogą być dwie niezależne. Yy, yy, sytuacje, albo to też mogą być te problemy finansowe właśnie, jeśli to nie jest tylko małe uszczknięcie, więc tutaj będą jakieś problemy do rozwiązania, do których trzeba będzie mieć siłę i odwagę, stąd jest w Twoim polu Archanioł Michał. To mogą być problemy związane z Twoim życiem zawodowym i finansami dla większości z Was. Ta strata też tutaj może być finansowa, jeżeli nie jest w życiu prywatnym, personalnym. Więc trzeba będzie poświęcić więcej uwagi swojej pracy w najbliższej przyszłości, żeby rozwiązać jakieś problemy. Nie ma co się obruszać na to, że masz problemy, na to, że ktoś ci coś utrudnia. To są lekcje życiowe. Archanioł Michał mówi: nic nie dzieje się bez powodu. Uważaj na dumę, uważaj na swoje ego, na złość, na mówienie rzeczy typu, dlaczego to mi się dzieje, ja na to nie zasługuję, ten i ten powinien to mieć, a ja nie. Tutaj takie słowa tylko świadczą o tym, że właśnie potrzebujesz tego doświadczenia, bo jest w tobie za dużo dumy. Ta ta duma też może być powodem tych, tych jakichś kłopotów finansowych, jeżeli to jest Twój przypadek. Też słyszę, że niektórzy z Was uważają, że zasługują na awans, a tutaj nagle strata i to nie Ty jesteś, i Twoja duma bardzo może ucierpieć, ale to jest z jakiegoś powodu. Może to nie jest stanowisko dla Ciebie, a może właśnie tutaj szykuje się dla Ciebie coś lepszego. Już mówię tak, te kłopoty, różne problemy też mogą być spowodowane przez jakąś młodszą kobietę albo młodszego mężczyznę. Dostosuj to do siebie, czytanie kolektywne. Może ktoś młodszy od ciebie, starzem, dostaje awans, a ty nie. Może ktoś, też usłyszałam, zdrada z młodszą osobą. To też się może wydarzyć, oczywiście tak jak mówię, czytanie kolektywne albo jakiś inny problem do rozwiązania związany z kimś młodszym, może z Twoim dzieckiem. Yy, tak jak mówię, tutaj dla każdego to będzie coś innego, jednak Archanioł Michał pomaga Ci swoją energią, żeby wyjść z tego wszystkiego i iść w stronę sukcesu. Zwłaszcza dla tych z Was, którzy oczekiwali jakiejś poprawy finansowej, awansu, podwyżki, to to po prostu nie jest dobry moment, bo coś lepszego się dla Ciebie szykuje. Tak samo w innych sytuacjach. Jeżeli to jest koniec relacji, to tylko dlatego, że coś lepszego jest dla Ciebie dostępne w przyszłości, i tak dalej. Dostosuj to do swojej sytuacji, tak? Tutaj naprawdę mocną widzę wiadomość tą zawodową. Bo jest też karta korony. Szacunek idzie w twoją stronę, więc tak jak mówię, jeżeli nie otrzymałeś tej podwyżki, tej nowej pozycji, to znaczy, że coś dużo lepszego jest dla ciebie dostępne. Tutaj i tak samo, jeżeli chodzi o te inne sprawy, tak? Coś się nie udaje, coś tracisz, ale tylko dlatego, że w przyszłości dostaniesz coś dużo lepszego. Nie bądź zbyt dumny, by to zrozumieć, tak? Mówi Archanioł Michał. Archanioł Michał mówi też, że bardzo potrzebujesz wakacji, nawet krótkich. Jest tutaj karta hamaka i karta konia. One, karta hamaka mówi o tym, że potrzebujesz odpocząć fizycznie i mentalnie. Karta konia o tym, że potrzebujesz gdzieś wyjechać, nawet na krótko. Więc naprawdę, grupa pierwsza. Widzę, że tutaj, dzieje, przepraszam, grupa druga. A może w grupie pierwszej też jest dla Ciebie jakaś wiadomość? Nie wiadomo. Zależy, jak czujesz. Grupa druga. Tutaj wielu z Was się przepracowuje albo zbyt długo żyje w jakimś napięciu związanym z jakąś sytuacją, i tutaj trzeba nabrać dystansu, trzeba wyjechać, trzeba odpocząć. I też trzeba schować dumę do kieszeni, bo widzę, że tutaj też są takie osoby, które myślą, że jak gdzieś wyjadą, to bez nich wszystko się zawali. Tak nie będzie. Właśnie się zawali, jak nie wyjedziesz, bo potrzebujesz nabrać dystansu i yy, zebrać nową energię do działania. I tak jak mówiłam, sukces jest dla ciebie dostępny w przyszłości, tylko zrozum, że to nie jest teraz. Coś lepszego idzie w twoją stronę. Nie bądź zbyt dumny, by to zrozumieć. Dobrze, a teraz przekaz archanioła Michała na tematy jakiejś trudnej sytuacji, którą masz na myśli. To za chwilkę. A jeśli to czytanie ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał, kochani subskrybenci. Dziękuję wam za to, że jesteście, wspieracie mnie, oglądacie, lajkujecie, komentujecie. To jest cudowne. Będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe prywatne czytanie ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie tego filmu. W opisie jest też mój adres e-mail. Jeśli chcesz umówić się na sesję prywatną ze mną, to napisz do mnie wiadomość. Dobrze, teraz pomyśl o tej sytuacji, jakiejś trudnej albo niejasnej, która jest w twoim życiu i teraz Archanioł Michał Pomoże Ci ją rozwiązać, da wskazówki, w którą stronę iść, co tutaj się dzieje. Uh -huh. Zobaczmy, co tutaj mamy. Tak, no tutaj energia Archanioła Michała jest bardzo dominująca w tym czytaniu, bo każda grupa ma przekaz od Archanioła Michała na końcu, ale tutaj jeszcze wylosowałam dla was kartę Archanioła Michała, więc on jest mocno w twoim polu i yy, mówi, że ci pomoże, tylko poproś o pomoc. Poproś Archanioła Michała o pomoc w określonej sytuacji. Yy. Aniołowie i archaniołowie są zawsze z nami, tylko nie mogą nam pomóc, dopóki nie poprosimy. Może niektórzy z Was są zbyt dumni, by prosić o pomoc. Nie tylko chodzi o anioły, ale też o osoby w Twoim życiu, bo słyszę, że. Jak poprosisz Archanioła Michała o pomoc, to później w rzeczywistości fizycznej też trzeba będzie kogoś poprosić o pomoc, a wielu z Was jest zbyt dumnych. Cały czas słyszę o tej dumie. Schowaj dumę do kieszeni. Jeżeli nie wiesz, jak poprosić Archanioła Michała o pomoc, to yy, zapraszam cię na moją medytację z jego energią. Wtedy bardziej się połączysz z jego energią. I będziesz wiedzieć, jak tutaj działać, co zrobić. Tak intuicyjnie on cię poprowadzi. Więc jeśli Cię to interesuje, to w opisie tego filmu jest link do mojej playlisty Medytacje. I na tej playlistie znajdziesz właśnie medytację z energią Archanioła Michała. Poproś go o pomoc. Tutaj na tej karcie też jest taka krótka modlitwa, prośba do niego, więc ja ją przeczytam. Możesz też z tego skorzystać. O. Archaniele Michale, dziękuję Ci za pomoc w i tutaj trzeba opisać sytuację. Proszę pomóż mi być przepełnionym wiarą i spokojem w każdej chwili. Właśnie, Archanioł Michał też daje nam wiarę. Spokój i zaufanie, jeśli się połączymy z Jego energią. Jaki jest jeszcze Jego przekaz? Tutaj jest karta, która mówi: Skup się na świętości i perfekcyjnym zdrowiu. Tutaj z tą świętością to nie chodzi o teraz chodzenie do kościoła i padanie na kolana, bo to nie ma nic wspólnego z tym. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby zadbać o swoją energię żeby ją oczyścić, zharmonizować. Więc słyszę, że dla wielu z Was warto też wysłuchać grupy pierwszej, bo tam jest bardzo dużo o uzdrawianiu i uzdrawianiu Twojej energii. Także warto się skupić właśnie na równowadze emocjonalnej, na równowadze między pracą a odpoczynkiem również dla wielu z Was. Więc tutaj zastanów się, jak możesz żyć bardziej w równowadze, bo to ci pomoże wyjść z twojej trudnej sytuacji. Tutaj Archanioł Michał mówi: Sytuacja ta zmierza do rozwiązania, więc wielu z was jest w jakichś okolicznościach, które was przytłaczają od dłuższego czasu, ale nie martw się w najbliższej przyszłości. Sytuacja ta zostanie rozwiązana. Także tutaj, już to wszystko chyli się ku końcowi. Wytrzymaj, dasz radę, Grupo Druga. A co się wydarzy, jak wyjdziesz z tej sytuacji? No, coś bardzo pięknego. Mamy tutaj kartę Nowy Początek i świeży start. Także tutaj, coś trudnego. Coś niejasnego, coś co sprawia, że czujesz się chory energetycznie, albo nawet też fizycznie czy emocjonalnie, to coś zmierza do zakończenia i dzięki temu, że to się kończy, rozpoczynasz jakiś nowy etap w życiu. Dla tych z Was, którzy w to nie wierzą, bo już są długo w tej sytuacji, nie widzą wyjścia. Nie widzą tego światełka w tunelu, to też poczułam, że możecie powtarzać tę modlitwę, afirmację, która jest tutaj na dole. Dziękuję za dostarczanie nowych możliwości i oferowanie wsparcia, oraz za pomoc w uwalnianiu i uzdrawianiu przeszłości. Obdarz mnie zaufaniem, kiedy doświadczam życiowych zmian. Więc tutaj będą jakieś wielkie zmiany w twoim życiu na lepsze. Chociaż w trakcie tych zmian może się wydawać, że nie wiadomo co to będzie, ale archanioł Michał prosi cię: zaufaj, daj się prowadzić, a otrzymasz od wszechświata nowy początek i świeży start. Grupa druga. Zapraszam cię na moje medytacje, zwłaszcza na tę z energią Archanioła Michała. Link do mojej playlisty z medytacjami znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego. Co dobre. Grupa trzecia, oto Twoje przesłanie od aniołów. Dowiemy się w jakim momencie życia jesteś, dokąd to zmierza. Potem zapytam, co idzie w Twoją stronę, a tego nie widzisz. A na samym końcu będzie przekaz od Archanioła Michała na temat jakiejś trudnej, niejasnej sytuacji w Twoim życiu. On pomoże Ci to wszystko rozwiązać swoimi wskazówkami, także warto zostać do końca, ale najpierw Twój przekaz anielski, co się teraz dzieje w Twoim życiu, w Twoim polu jest Anioł Nauki, bo właśnie On przyciągnął Cię do tego czytania, do tej grupy, i tutaj wielu z Was jest w trakcie jakiejś lekcji życiowej. A inni, chociaż to się nie wyklucza, może to być jedno i drugie, tak? Inni są w trakcie zmieniania swoich kwalifikacji albo nabywania nowych. Jesteście na jakimś kursie albo chcecie zacząć kurs, chcecie się nauczyć czegoś nowego, by zmienić swoją ścieżkę życiową, zawodową, a może chcesz nauczyć się nowego języka. By móc swobodnie podróżować. Tutaj jest energia osób, które chcą się uczyć i które to pasjonuje, ta nauka. Czuję tutaj, że może być wśród Was wiele osób z podznaku strzelca bądź bliźniąt, ale to nie musi tak być, to może tak być. Dostosuj to do siebie, czytanie kolektywne. Więc tutaj. A jeśli czujesz, że warto by było czegoś się nauczyć, pójść na jakiś kurs, a się wahasz, to to jest dla Ciebie potwierdzenie, że to jest dobra droga, idź w tę stronę, ucz się, rozwijaj się. W ogóle to jest dla wszystkich wiadomość, że mm, zwłaszcza dla tych, którzy czują się jakby utknęli w życiu, nie wiecie co zrobić, naucz się czegoś nowego. Wyjdź też ze swojej strefy komfortu, by poznać inne okoliczności, inne spojrzenia na świat. Tutaj nauka i poszerzanie horyzontów przyniesie Ci w życiu wiele dobrego. O tym jest przekaz Anioła Nauki. Także lekcje życiowe, w trakcie których jesteś, są bardzo ważne. I dlatego właśnie się pojawiły, żeby zwiększyć Twoją świadomość, żebyś dojrzał, żebyś dojrzała, bo tutaj też wielu z Was w jakimś temacie dojrzewa, uczy się czegoś nowego. Dobrze, teraz przeczytam przekaz od anioła nauki dla grupy trzeciej. Weź głęboki wdech. Połącz się ze swoim sercem, ze swoją intuicją. I poczuj, co te słowa dla Ciebie znaczą. Anioł nauki, poznanie pełne zrozumienia, jestem świetlistym aniołem Twojej duszy, znam Twój ziemski plan, wiem o Twojej misji, jestem Twoim przewodnikiem na drodze duchowego rozwoju, którą podążasz od początku swojego istnienia na Ziemi. Sytuacje, które Cię spotykają, wyznaczają kolejne etapy Twojej nauki. Doskonalą Twoje prawdziwe, promieniujące zdolności. Przygotowuję Cię na trudne sytuacje. Prowadzę Cię pewnie przez egzaminy życia. Nie oceniam, czekam cierpliwie na Twoje przywołanie. Ob objawiam Ci kolejne aspekty poznania. Każdy opanowany proces na drodze Twojej nauki zbliża cię ku niebiańskim energiom. Piękny przekaz. A teraz zapytam o odpowiedź od aniołów, co idzie w Twoją stronę, a Ty tego nie widzisz. Mm. Mamy to. Zobaczmy, co tutaj idzie w stronę. Hmm. OK. Okej. Jest wyzwanie w Twoim polu, idzie, albo już jesteś w jego trakcie, w trakcie tego wyzwania. To może być trudna lekcja życiowa. Jakaś góra do pokonania. Dlaczego tak mówię? Bo właśnie mamy tutaj kartę góry yy, i ona mówi o dużym wyzwaniu do pokonania. Więc możliwe, że już to się dla ciebie zaczęło i nie wiesz, jak to się skończy, albo to dopiero przyjdzie do twojego życia i to wyzwanie to nie jest żadna kara, to nie jest żadna zła karma, tylko to jest coś, co Twoja dusza przygotowała na Twojej drodze, żeby podwyższyć Twoją energię, podwyższyć Twoją świadomość i y, nauczyć się czegoś ważnego? Bo y, no, tutaj y, to wyzwanie będzie spowodowane przez coś, przez jakieś wydarzenie. Które sprawi Ci wiele smutku, to dla wielu z Was będzie w życiu osobistym, w życiu prywatnym, chociaż też może być na drodze zawodowej. Wiesz to, co z Tobą rezonuje. To jest czytanie kolektywne, i tutaj, co, co to się wydarzy? Nie uda się coś, niestety, ale nie martw się, w zamian tego przyjdzie coś innego, już mówię. Tutaj ktoś sprawi Ci wiele smutku, ponieważ jest osobą nieszczerą, na której nie można polegać, i właśnie to wyjdzie na jaw. To może być jedna osoba, to może być całe środowisko, to może być kilka osób. Dostosuj to do siebie, to jest czytanie kolektywne. Może być tak, że już od jakiegoś czasu jest pod górkę, i teraz dowiesz się dlaczego. Bo właśnie tu jest jakaś osoba bądź osoby, tak? Nieszczere albo nieszczera, ktoś też jest bardzo uparty, nie chce się zmienić, cały czas działa po staremu, mimo że sprawia ci to problemy, yy, sprawia ci to dużo yy, smutku, stresu. Ktoś albo więcej osób, albo no, cała organizacja, jeżeli tutaj chodzi o pracę, tak, w sensie instytucja jakaś, na której pracujesz. I tutaj te osoby bądź ta osoba zachowują się bardzo niedojrzale i bardzo krzywdząco. Mamy kartę młodszej kobiety, to też może być mężczyzna czy tanie kolektywne, ale ja nie czuję, to może być ktoś młodszy od ciebie, tak? Ale nie musi. Ja bardziej czuję, że to bycie młodszym to chodzi o doświadczenie, to chodzi o niedojrzałą energię. Właśnie to. Ten brak szczerości, to, ten upór w tym, żeby robić coś tylko po swojemu, nawet słyszę, dla niektórych, to są takie osoby, które idą po trupach do celu. Tak? Nic ich nie obchodzi, są w niskiej energii. Więc tutaj yy, i, i przez to wszystko yy, coś się nie udaje, tak jak mówiłam. Życzenie nie zostaje spełnione, marzenie nie zostaje spełnione, właśnie ktoś ci coś blokuje, ktoś sprawia, że coś nad czym pracowałeś, pracowałaś się nie udaje, albo w ogóle się nie wydarza. Tak? Tutaj jest jakaś blokada z powodu nieszczerej, okropnej, upartej osoby i coś po prostu się nie udaje. Dla większości z was tutaj chodzi o ścieżkę zawodową, sprawy finansowe, bo mamy kartę, która mówi o tym, że trzeba zwrócić większą uwagę na swoją pracę, na to, jak zarabiasz pieniądze. Jeśli to nie o to chodzi, to tutaj, jeśli jesteś na przykład na emeryturze, to to może chodzić o jakiś projekt, jakieś hobby, które uprawiasz z innymi ludźmi, jest dla ciebie ważne i tutaj są jakieś niesnaski. Jednak nie martw się. Ta sytuacja ma Cię czegoś ważnego nauczyć, uzbroić się w radar na takie osoby. I jeśli to jest coś, z czego trudno wyjść, co Cię blokuje, to się nie martw, bo właśnie aniołowie, a zwłaszcza anioł nauki, pokażą Ci drogę. Bo tutaj właśnie masz, masz być światłem w tej ciemności energii. I mm, dlatego ta sytuacja jest w Twoim życiu, żebyś połączył się z energiami prowadzącymi, połączył się ze swoją intuicją, żeby z tego wyjść. I właśnie yy, dzięki tej lekcji otrzymasz bardzo cenny dar. Mamy tutaj kartę Diamentu. Yy, więc y, to mogą być dary takie materialne od wszechświata, później, finalnie, jeżeli skupisz swoją uwagę na pracy i zaczniesz jakby pracować też na siebie, bo widzę, że tutaj też były jakieś współprace, albo dalej są, w których ktoś z ciebie ciągnie energię, albo y, twoje kontakty, twoją charyzmę, no w jakiś sposób cię wykorzystuje. I jak się odetniesz od tego i zaczniesz pracować na siebie, to tutaj będzie, jakby przyjdą, przyjdą nagrody, przyjdą pieniądze, przyjdą też inne rzeczy materialne, bo mamy tutaj kartę kosza, który mówi o, o rozpoznaniu, w takim sensie, że ludzie rozpoznają Twoją wartość. W Twoją stronę idą rzeczy materialne, nagrody, także tutaj wielu z Was może być nawet osobą publiczną, która coś robi, albo będziecie dopiero taką osobą publiczną, bo odcinacie się od starej pracy i idziecie w nowe, robicie coś dla siebie. Jeżeli tutaj nie chodzi o pracę, o ścieżkę zawodową, to to może chodzić o jakiś ważny aspekt Twojego życia, który jest bliski Twojemu sercu. I tutaj właśnie jak się odetniesz z tych trudnych sytuacji, zrozumiesz lekcję, ten, tym darem też jest ten radar na przyszłość na takie osoby, na których nie można polegać. Już dzięki temu będziesz rozpoznawać takich ludzi w sekundę, więc to jest kolejny dar i kolejna nauka z tej sytuacji, i właśnie jak już to wszystko się zakończy dla Ciebie, to nadejdą nowe czasy, nowa praca, albo nowa współpraca z kimś, komu możesz ufać, albo właśnie w ogóle rozpoczniesz tak jakby pracować na siebie, od nowa coś zaczynasz, ale to już będzie Twoje i... Tylko dla ciebie nikt ci nie będzie mówił, co masz robić, nikt cię nie będzie blokował. I tutaj, jak postawisz na siebie w tej kwestii drogi zawodowej, to w przyszłości wielkie pieniądze będą płynęły do ciebie z tego tytułu, że właśnie korzystasz ze swojej inteligencji, swoich talentów, nie oddajesz tego komuś, kto to tylko wykorzystuje dla swojej dla swojej jakiejś korzyści. Jeżeli tutaj nie chodzi o pracę, to uwolnienie się z tej sytuacji trudnej, prywatnej, tak? Też odblokuje Ci finanse na przyszłość. Więc tutaj mamy taki przekaz. Dobrze, za chwilkę zobaczymy, jaką radę ma dla Ciebie Archanioł Michał. Na Twoją trudną sytuację, trudne okoliczności, czy to są te, o których mówiłam, czy jakieś inne, pomyśl, co to może dla Ciebie być. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Kochani subskrybenci, dziękuję Wam za to, że jesteście, wspieracie mnie, oglądacie, lajkujecie, komentujecie to jest cudowne. Dzięki Waszemu wsparciu mogę robić to, co robię. Będąc moim subskrybentem masz szansę wygrać darmowe, prywatne czytanie ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie tego filmu. W opisie jest też mój adres e-mail. Jeśli chcesz umówić się ze mną na sesję prywatną, to napisz do mnie wiadomość. A teraz przekaz od Archanioła Michała dla grupy trzeciej. Co zrobić? W Twojej trudnej sytuacji usłyszałam takie zdanie: szybko się rozwiąże, e, jak wyleciały karty, tak hurtowo, i e, już mówię o co tutaj chodzi. Tak, przede wszystkim, w tej sytuacji jesteś strzeżony i chroniony. Tutaj nic złego się nie może wydarzyć. Może dzieje się coś trudnego, boisz się o swoje bezpieczeństwo czy zdrowie, nie martw się. Tutaj Archanioł Michał jest z tobą i cię wspiera. Do tego. Tak jeśli nie czujesz tego wsparcia jeszcze aż tak mocno, jeśli nie do, nie do końca jakby odczuwasz je. To poproś o znak, poproś o wskazówki, a je otrzymasz, bo mamy tutaj kartę, która mówi, modlitwa pomoże w tej sytuacji. Więc jeśli o wskazówki poprosisz, to je dostaniesz bardzo jasno i dla większości z Was dostaniesz je w postaci przekazu we śnie, albo yy, dla innych też to może być wizja w czasie medytacji. Archanią Michał mówi: bierz pod uwagę swoje sny. Także Grupo Trzecia warto założyć dziennik snów, bo to też jest wskazówka na temat tego, że on będzie dawał wam przekazy, e, symboliczne we śnie, albo może nawet dosłowne. Tutaj dla każdego to będzie trochę inaczej. Archanią Michał się komunikuję z każdym w inny sposób, w taki sposób, żeby ta osoba była w stanie odczytać te wskazówki, więc poproś o wskazówki, a je dostaniesz w formie przekazu sennego, tak? Tutaj Archanioł Michał też mówi, nie martw się, bo jesteś na właściwej drodze, czyli to, co się dzieje, jest elementem nauki, lekcji jakiejś życiowej, to nie jest żadna kara, tutaj Idziesz w dobrym kierunku, chociaż może ci się wydawać, że coś idzie za wolno, albo coś złego się dzieje. Nie. Tutaj to jest element próby, element lekcji. Jesteś prowadzony przez całą tą drogę, aż tutaj tą kartę świeczki wyciągnę. Tutaj to też nam się pokazało w tym poprzednim rozkładzie. Zostanie ci pokazana droga, jesteś na właściwej drodze, nie obawiaj się. Tutaj Archaniu Michał też mówi, żebyś był wyrozumiały dla samego siebie. Czuję, że tutaj dla wielu z Was coś toczy się za wolno albo coś nie idzie. Daj sobie czas, znajdziesz rozwiązanie, dostaniesz wskazówki, wszystko będzie dobrze, jesteś strzeżony i chroniony. Tylko, daj sobie czas i bądź wyrozumiały dla samego siebie. Mamy jeszcze taką wskazówkę od Archanioła Michała z tą wyrozumiałością, też pokazuje się poczucie humoru. Może dzieje się coś niewygodnego, ale spróbuj znaleźć w tym element jakiś no, taki rozweselający. Albo chociaż trochę ironiczny. Tutaj jest taka modlitwa, i mam, tak czuję, żeby ją dla Was przeczytać. Dziękuję za pomoc w dostrzeganiu humoru w sytuacjach, kiedy mogę radośnie śmiać się z ludzkiej natury. Chciałbym ujrzeć swoje doświadczenie w nowym świetle, aby odnaleźć miłość i uzdrawiającą energię. Nowa perspektywa, taka bardziej w energii wdzięczności, dziękuję za lekcję i chcę ją zrozumieć, pomoże ci rozwiązać tę trudną sytuację. I na koniec mamy przekaz: wierz i ufaj. Także tutaj ta sytuacja tym szybciej się rozwiąże, im szybciej zaufasz w jej pozytywne rozwiązanie. Bo właśnie tak manifestujemy to, co się dzieje w naszym życiu. Najpierw trzeba zaufać, że to się wydarzy i uwierzyć, że to jest możliwe. Więc tutaj to jest bardzo ważny element rozwiązania Twojej trudnej sytuacji. Też poczułam, żeby przeczytać tutaj te, tę sentencję dla Was na dole. Może to być pomocne właśnie w tym, żeby w końcu uwierzyć, że może się udać. I tutaj jest taka wskazówka. Zanim pójdziesz dziś spać, powiedz, Archaniele Michale, proszę wejdź do moich snów i zamień strach na wiarę i zaufanie. Pozwól mi być przepełnionym siłą, odwagą i pewnością siebie. Cudowna synchronizacja. Tutaj możesz jeszcze właśnie w ten sposób poprosić Archanioła Michała o wskazówki, tak? Bierz pod uwagę swoje sny, więc to naprawdę jest ważne. Warto założyć dziennik snów, warto zapisywać to co się tam dzieje, sprawdzać znaczenia symboliczne, ale nie tylko, bo najważniejsze w odbiorze wskazówek poprzez obrazy senne, najważniejsza tam jest twoja intuicja. To jak się czujesz w trakcie jak oglądasz ten sen, tak, bo tak jakby jesteśmy widzami. Więc tutaj też bierz pod uwagę swoje odczucia, nie tylko standardowe, jakby znaczenia symboliczne tego, co widzisz we śnie, czy w trakcie wizji. Grupa trzecia zapraszam Cię na czytanie z wiadomością od Archanioła Michała. Ten film pojawia się na ekranie. Tak jak czytanie, wybierz kartę, w którym dowiesz się, czy możesz ufać osobie, którą masz na myśli i nie wiesz, czy jest godna zaufania, czy nie. Ten film też jest na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego. Co dobre.